Dzień 87. Robienia napadów aż do premiery GTA 6. Lolek 44 napisał: zlecenie Bank Rezerw, ale zgubić pościg możesz tylko na piechotę. Żeby było ciekawiej, nie użyję zestawu cwaniak, tylko waga ciężka. I zobaczymy, jak sobie poradzę. Więc startujemy. No nie! Nie dość, że źle tutaj poleciałem bokiem. To jeszcze samochód, który mi blokuje wjazd. Jakiś złom. Aha! Gus Fring zabrał swój samochód. Przeteleportował się do innego uniwersum. W ogóle zobaczcie, tutaj czas leci normalnie. Czas nie jest zatrzymany w miejscu. Ciekawa sprawa. Jeszcze na zewnątrz pada deszcz. Ciekawa sprawa. ID chcesz moje zobaczyć? Proszę bardzo. A najpierw ci podniosę do góry, żebyś dobrze mógł zauważyć. Proszę bardzo. Widzisz wszystko w porządku, to schodzimy na dół. I lecimy na górę. Nie wiem, to jest tak zbugowane. Jestem ciekawy, czy w ogóle Rockstar zamierza te błędy naprawić. A co najlepsze, te błędy nie były, kiedy te DLC wyszło. Tylko te błędy pojawiły się niedawno. Tak samo, jak się robi przygotowanie, to tylko jeden punkt dostawy tego pojazdu działa. A są trzy do wyboru, ale tylko jeden działa. I podstawiasz pojazd w jednym miejscu, a on też się jak będzie w innym miejscu, nie? Więc to jest tak zbugowane, że to szok. Jeszcze zamiast zbierać złoto, zbieramy masło. Też jest dziwna sprawa, ale niechaj tak będzie. Chociaż wiecie, może to jest realistyczne właśnie złoto. Albo to jest złoto jakiejś niskiej próby. Albo wysokiej, no nie mam pojęcia, które jest lepsze. Niska czy wysoka próba. Moja wiedza o złocie jest tylko taka, że jest drogie. To wiem. Ale coś więcej? Nie bardzo. A w ogóle jak robię jakieś sztabki? Widzę czasem na jakimś TikToku. Znaczy kiedyś widziałem, teraz TikToka nie mam, to nie widzę, ale jak miałem jeszcze TikToka, to właśnie były takie filmiki, że wrzucali jakieś łańcuszki i to potem przepalali, nie? I sobie myślę, okej, ale te każde złoto jest nieco inne. Więc ta sztabka, która im wyszła, jeżeli w ogóle jest ze złota, no to raczej nie jest zbyt wiele warte, raczej te łańcuszki były więcej warte niż taka sztabka z połączonego złota z różnych miejsc. Dobra, jakoś sobie radzimy, powiedzmy. Shotgun przepotężny mamy. No, come on! Nie, dobra, nie. Ja pierdolę, te bronie są fantastyczne, tylko po prostu ja nie umiem się zbyt dużych i przez to nie jestem w stanie trafić. Takie jest wytłumaczenie, żadne inne, okej? Okay? Znaczy właśnie nie okej. Okay. Ale powiedzmy, że tak będę sobie tłumaczył. Dobra. Musimy oszczędzać przy tej przekąski, a nie tak spamować, bo to zaraz będzie kryzysowa sytuacja, bo ja muszę jakoś się wydostać stąd. Aha. Aha. Ja pierdolę, ten shotgun nawet się nie zabija do strzała! Oni się wstają od shotguna. Ja że szczególna w wersji drugiej. Jakiś żart? No nie! Przekąski. Którego się zjeżdża, trafię go raz, to spadnie. Właśnie. Idealnie. Teraz pytanie brzmi, w jaki sposób ja mam uciec? Wydaje mi się, że najlepszy sposób to będzie tunel, który znajduje się... Właśnie, zawsze zapominam. Wydaje mi się, że nie tutaj, tylko musimy polecieć jeszcze bardziej w tamtą stronę chyba. Tak. Git. Na całe szczęście nam tutaj torby nie mogą obijać. Nie przejrzenie, dzięki. No biegli na pełnej, biegli! Run, Forest, run! Nikt ci nie respi na drodze. Dziwne. Ale nie będę narzekał. Chyba, że biegnę w zły sposób. Ale nie, to chyba jest dziura, nie? Tak, jest dziura, git. Czym? Co? Jak to? Czemu moi drodzy skręcają? Czemu? Aha? Aha. Nie rozumiem. W ogóle czy będę w stanie ich zgubić? Wydaje mi się, że tutaj są skrypty,
Ja muszę nieco odjechać od tego miejsca, żeby ich zgubić. A jeżeli... Ja cały czas... Nie, jeszcze są za mną typiarze. Dobra, widzą mnie. Czekajcie, może ich zdejmę. Head. I ten jego brat. Dobra. Problem jest taki, że właśnie może być jakiś skrypt, który będzie kazał mi odbiec ileś tam metrów od tego punktu, od tego banku, że w ogóle policja zaczęła się gubić. A teraz jestem centralnie pod tym bankiem. Więc jest troszeczkę przy... Ta! Mam informację, uciekli z banku rezerw. Jezu! Tego się właśnie obawiałem. Gra myśli, że jestem w banku rezerw. Nieźle, 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 nieźle. Uwielbiam tę grę. Jest bardzo dopracowana. Teraz jestem poza bankiem. E, chwila! Chciałem powiedzieć, tam jest też wejście do banku, nie? Przez ścianę moglibyśmy wejść, gdybyśmy mieli taki... No, do ścian. Znaczy do ścian, do tuneli drążenia. Drążenia? Jak się nazywa to? Nie gadajcie! Ja pierdziele, naprawdę? To ja się tutaj mogę zrespić? Nie, to jest niewykonalne. Jak dobiegnę do końca tunelu z buta i się okaże, że policji dalej nie będę mógł zgubić, będzie przypał. O, właśnie takiego pojazdu potrzebuję. To jest pojazd czy same... Nie, czekajcie, co to jest. Aha, pojazd tutaj gdzieś jest, nie? Nie? Aha? A w ogóle do czego to on używa? Co on chce osiągnąć tym? Nie, no jest on wykonable, kurwa! Oni się mi tu respią. Dostałem expa. Ale za co? Za zgubienie policji? Której nie zgubiłem do tej pory? No jest kłopot. Przebiegłem cały tunel. Trochę mi czasu to zajęło. I dalej policji nie zgubiło się. Co oznacza? Ej, w sumie? To aż tak daleko nie pobiegłem. Dobra, biegnę dalej. Mimo, że już jest koniec tunelu. Już tam policja mnie zauważy. A, nawet już teraz się zrespiła na moich plecach. Zajebiście. Ale no, próbujemy. Ale wydaje mi się, że ja muszę uciec z miasta, żeby móc tą policję zgubić z buta. A uciec z miasta przy 5 gwiazdkach... To nie jest prosta sprawa. Ej! Ej! Kurde! Wpadłem na pomysł. Nie mogę skorzystać. Dobra. Mam pomysł. Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Proszę państwa, mam pomysł. Tylko właśnie nie mam potwierdzenia, czy to jest w stanie zadziałać. Czemu straciłem kamizelkę, kiedy upadłem? Powinien mieć spać samo HB, a straciłem kamizelkę. Dziwne. Tak! Tak! Jest! Moja nadzieja! Ale nie jestem w stanie dobiec tak szybko. Czy jestem? Please! Walka z czasem! Nie mogę czekać na kolejne okrążenie. Biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij szybciej! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę musisz! Please, nie! Nie! Dawaj! Jest! Jest moja nadzieja. Udało się. Dobra, ale fart. Chyba jest w stanie uciec w ten sposób. Czemu mam taką broń z taką ilością amunicji? To od policji zdropnęła po prostu? Postaramy się zdjąć tą helkę. Schowajmy się. Dobra, jest git. Tutaj kolejnego expo dostałem. Nie mam pojęcia za co. Ja nic nie zrobiłem do tej pory. Dostaję expo co chwilę za coś. Ja dlatego mam ten punkt. Dobra, ej, w sumie? Kurde, easy. Ja sobie się przyjadę. Bo czekajcie, pociąg będzie jechał. Tędy będzie sobie jechał, pociąg będzie jechał tędy. No to jestem w stanie wyskoczyć przy paleto. No i dobra, kurde. Proszę bardzo. Jeszcze chwilę poczekać.
aż mi się policja zgubi. I koniec. Proszę państwa, easy, easy. Bardzo proste wyzwanko. Najprostsze na świecie. Nie gadajcie, że mnie zauważą. Ale nie zauważyli mnie. Ja się skryję. Proszę tą policję zgubić. Proszę, proszę, proszę. Ciekawe właśnie jeszcze jakichś innych napadach możemy w ten sposób uciec. Chwila. No nie gadajcie. Dobra, pociąg jedzie. Jak ty zamierzasz się jechać w ogóle pociągu? Ja myślę, że będzie jechał dookoła mapy. On mi tu skręcił. Aha. Kłopoty? To mnie psuje lekko plany. Ale już sobie tak postanowiłem, tak to zrobię. Była mowa w wyzwaniu, że mogę użyć pojazdu, kiedy zgubię pościg. Ale ja nie użyję pojazdu. Pobiegnę z buta. Całe zrobię bez używania żadnego samochodu. Wiecie co? Chyba ten pociąg zawsze w ten sposób jeździ. A może nie zawsze? Kurde, się nie tego nie przyglądałem. Wchodzimy na górę. I patrzymy, jak sytuacja wygląda. No tu jest tylko jeden tor. W sumie wszędzie jest jeden tor. A tam jest zwrotnica. A ta zwrotnica raczej nie jest używana. Ile mam godzin w tej grze? Z miliard około. Dopiero teraz się o tym dowiedziałem, że te pociągi jeżdżą w ten sposób, a może jeżdżą różne pociągi. Ale nie, chyba tylko jeden jeździ. Nie wiem. Trudne się wylosowały, trudne, trudne. Dobra. Teraz jest moja szansa. Skoczymy. Nie, może nie. To byłoby niebezpieczne. Chociaż, w sumie... A, w sumie już podjąłem decyzję, widzę. Bo już się pociąg odjeżdża. Ja tutaj postaram się zeskoczyć i jak dołem pójdę, to będzie szybciej niż jakbym pojechał dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż kawałek mogę podjechać. Dobra, skoczymy. Jest fantastycznie. I teraz tędy pobiegnę. No i kurde, będę praktycznie zaraz u celu. No! Jedymy. Z buta. Kusi, kusi, kusi. W ogóle w takim miejscu sobie stoi. Jakiś Sanchez. Ciekawa sprawa, ale nie, 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 nie. Ja chcę cały z buta przejść. Teraz musimy przejść na drugą stronę. Lepiej się rozejrzyjmy. Mamy czas chyba. Tutaj się rozglądamy. Jest git, teraz biegniemy. Jest bezpieczny. Jakbym tutaj zginął, to byłby przypał lekki. Koniec, proszę państwa, koniec. Wiecie ile czasu? Już wam mówię. 37 minut to robiłem. Ale było warto. Mam taką nadzieję przynajmniej, że było. Bo to wiecie, po publikacji zobaczę, czy się spodobało. Bo mi tak, ten sposób z pociągiem, że akurat mi podjechał, mistrzostwo. I hajs także mistrzowski. 540 tysięcy. Nice. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Arkusz. Tym razem będziemy zajmować się kolumną zlecenie Bank Rezerw. Naszym zdaniem dzisiejszym jest pisanie tutaj wyniku, który składa się z liczb takich jak 5, 4, 0, 0, 0, 0. I teraz jak zlecimy sobie w dół, to podsumowanie i wychodzi na to, że dzień 87 naszej pierwszej serii kończymy z wynikiem 52 miliony 705 tysięcy 138 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.